20 listopada w programie lokalnym telewizji Zachód. Witam Państwa, Roman Wójcik, serdecznie zapraszam do oglądania naszego dzisiejszego programu. A co w nim zobaczymy? Na początek aktualności, następnie konferencja prasowa, jaka miała miejsce w minioną sobotę. Konferencja prasowa z udziałem pani Małgorzaty Golińskiej i Pawła Szefernakera, posłów Prawa i Sprawiedliwości. I na zakończenie program, cykliczny program Vectra Media. Serdecznie zapraszamy, za chwilę aktualności. Szesnastego listopada minęły 2 lata od chwili zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają różne miejscowości, przedstawiają dokonania rządu w minionym okresie. W sobotę w Szczecinku Paweł Szefernaker, minister w kancelarii premiera, i posłanka Małgorzata Golińska przedstawili lokalnym dziennikarzom dokonania ekipy Prawa i Sprawiedliwości w regionie, będące spełnieniem obietnic wyborczych. Minister Szefernaker przedstawił realizację zamierzeń drogowych, mówił też o modernizacji linii kolejowych m.in. ze Słupska do Szczecinka i wprowadzeniu szybkich połączeń kolejowych z Warszawą i Poznaniem. Z kolei posłanka Małgorzata Golińska mówiła między innymi o edukacji, gospodarce komunalnej, służbie zdrowia i infrastrukturze sportowej. Minister Szefernaker zapewnił też, że w zbliżających się wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się wystawić we wszystkich gminach swoich kandydatów na radnych. Potencjalni kandydaci na prezydentów i burmistrzów większych miast zostaną przedstawieni na początku roku. Pełna relacja z konferencji w dalszej części programu. Piłki i koszulki z autografem Małgorzaty Glinki, koszulki reprezentacji narodowej w piłce nożnej, kosze ze zdrową żywnością, vouchery na wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wiele innych przedmiotów i usług można było wylicytować podczas 6. charytatywnego turnieju piłki siatkowej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Szczecinku. Podczas turnieju zebrano ponad 34 tysiące złotych. Pomaganie stało się pewnego rodzaju celem porozumienia samorządowego. Od samego początku staraliśmy się rozszerzyć swoją działalność poza tą działalnością samorządową i znaleźliśmy tą taką niszę związaną z wsparciem dla osób potrzebujących. Stąd wymyśliliśmy 2 rodzaje tego wsparcia. Pierwszy to jest już dzisiaj 6. turniej piłki siatkowej, turniej charytatywny. Przypomnę też, że organizujemy bale charytatywne. 6. turniej, 5 bali, razem 11. impreza. Mogę powiedzieć, że do tej pory zebraliśmy 266 tysięcy 700 zł. Te pieniądze zostały skierowane do osób potrzebujących, osób, które wymagają rehabilitacji, nowoczesnego sprzętu. Dzisiaj turniej robimy dla Mariusza Pabisiaka. Fantastyczna osoba, niesamowita upartość. Trzeba Mariuszowi pomóc po to, żeby mógł stanąć na nogi, żeby mógł się dobrze rehabilitować i stąd ta inicjatywa. W tej chwili trwa licytacja i widać, że kwoty są dość duże. Fajnie, to zawsze budzi takie emocje. Ja sam aktywnie uczestniczę w tych licytacjach. No to jest coś takiego hazardowego również, ale cieszę się ogromnie, że mamy tak dużo darów podarowanych przez i osoby fizyczne, i przedsiębiorstwa. Za to bardzo serdecznie dziękuję, bo naprawdę cel jest szczytny. Warto jest być dobrym, warto jest pomagać, warto jest akurat dać kawałek swojego serca i jakiś tam grosik po to, żeby inni mogli się cieszyć i widzieć, że mają wsparcie również od mieszkańców powiatu szczecineckiego, mieszkańców miasta Szczecinka. No właśnie, tych pomagających nie brakuje. No to jest fajne, tak? To jest fajne. Ja się cieszę, że na początku, kiedy robiliśmy te turnieje czy bale, to często prosiliśmy oczywiście o wsparcie, o jakieś produkty, o wyroby. Dzisiaj jest tak, że są telefony, słuchajcie, kiedy to organizujecie, bo chcemy to, czy jeszcze tamto podarować. I to jest na pewno również dla nas bardzo budujące, bo okazuje się, że ten nasz pomysł porozumienia samorządowego stowarzyszenia związany z taką działalnością wpisał się już na stałe w różnego rodzaju właśnie przedsięwzięcia charytatywne w Szczecinku i powiecie szczecineckim. Czy na rzecz Mariusza będzie również bal?
Nie, zawsze robimy w ten sposób, że organizujemy jedną imprezę na jedną osobę, nie powtarzamy. No jest najtrudniejszy, jest problem związany z wyborem osoby, bo nie ukrywam, że mamy coraz więcej osób, dzieci różnych takich potrzebujących i to jest nasz dylemat, dlatego że zdecydowaliśmy, że na jedną imprezę pomagamy jednej osobie. Były nawet sygnały, że może dwóm, trzem, ale my też nie wiemy, ile zbierzemy, czy 5 tysięcy, 10, czy na przykład 44 tysiące, jak w roku ubiegłym na turnieju piłkarskim, które przekazaliśmy Wiktorowi Grygielc i dzisiaj Wiktor ma specjalne komputery, z którym mama może się z nim komunikować. Dziś również siatkarze grają charytatywnie. Tak, to jest jakby nieodłączna część tego naszego turnieju sportowego, ponieważ jest 6 drużyn. No, niektórzy grają z nami od początku i proszę zwrócić też uwagę, że naprawdę te turnieje są na bardzo wysokim poziomie. Widać ogromne zaangażowanie i oprócz tego takiego dobrego serca to możemy jeszcze patrzeć na dobre zawody sportowe, które są również dzięki drużynom i zawodnikom z powiatu szczecineckiego i nie tylko. Wypadek był w 2013 roku. W tej chwili, tak jak widać, tutaj uczymy się już chodzić, bo był osobą leżącą, całkowicie leżącą. Uczyliśmy go podstaw, tak jak małe dziecko się uczy, jedzenia, oddychania. Tak Mariusz był w takim właśnie stanie. To są lata ćwiczeń, rehabilitacji. No i w tej chwili jesteśmy na etapie nauki chodzenia. Dziś niesamowita akcja. Tak, dziś jest tak, widać to po osobach, które są, że ludzi tak z wielkim sercem jest pełno wokół nas, tylko o tym nie wiemy. Na co przeznaczycie Państwo te zebrane środki? Oczywiście na rehabilitację, bo to jest najważniejsze. Jaka to będzie rehabilitacja? Rehabilitacja ruchowa, po to, żeby funkcjonował sam i sam nauczył się chodzić, no i bez naszej, że tak powiem, pomocy jakoś sobie poradzić. Jak na siatkarza przystało, piłka najlepszej polskiej siatkarki. Tak jest. No co powiedzieć, no jestem bardzo zadowolony, że udało się wylicytować tą piłeczkę. Zawsze mi się marzyło właśnie autograf od pani Małgorzaty i w końcu mi się udało zdobyć. A przy okazji wesprzeć potrzebującego. Tak, wesprzeć potrzebującego. Tutaj pieniądze nie grały roli, ile ta piłka będzie kosztowała. To jest cel charytatywny i to jest najważniejsze. A powiedzmy, ile kosztowała? 590 zł. No, jej wartość bez tego autografu znacznie mniejsza. Tak. Ale autograf robi swoje. Autograf robi swoje, to jest najważniejsze. Najważniejsze, że udało się wesprzeć tutaj kolegę, dla którego jest ta akcja No i mówię, moim marzeniem było zdobyć właśnie piłkę z jej autografem i to się też u mnie spełniło w tym momencie. Dlaczego się włączyliście w tą akcję? Dla nas jest to fajna akcja charytatywna, którą warto wspomagać. Warto wspomagać innych ludzi i zdecydowaliśmy razem z kolegami z Nadleśnictwa Czarnobór, że weźmiemy udział w turnieju właśnie po to, żeby wspomóc tutaj Mariusza. Pierwszy raz gracie? Nie, Nadleśnictwo grało już wcześniej. W moim przypadku jest to osobisty pierwszy występ. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza w listopadzie na dwie przedpremierowe projekcje. Dyskusyjny klub filmowy Szok serdecznie zaprasza na dwa przedpremierowe pokazy filmowe, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym miesiącu. Pierwszy z nich to nagrodzony na festiwalu w Berlinie nagrodą specjalną jury film zatytułowany Party, czyli Przyjęcie. Jego reżyserem jest znana i bardzo ceniona brytyjska reżyserka Sally Potter. A jest to historia dość kameralna, zamknięta w czterech w zasadzie ścianach, opowiadająca historię pewnego spotkania grupy przyjaciół, a obudowana została fenomenalnym aktorstwem. Jest tam, możemy w tym filmie zobaczyć całą plejadę gwiazd brytyjskiego kina, m.in. Patricia Clarkson, Christy Scott Thomas czy Timothy Spall. To są trzy nazwiska kluczowe, jeśli chodzi o brytyjską scenę teatralną i filmową. Film, tak, co istotne, wchodzi na ekrany polskich kin dopiero w styczniu 2018 roku. My jednak
dzięki uprzejmości dystrybutora możemy go Państwu pokazać nieco wcześniej, z czego nie ukrywam, bardzo się cieszę, ponieważ jest to naprawdę bardzo znakomite kino, świetnie zagrane, z ciętymi dialogami, świetnie skonstruowanymi. Ci z Państwa, którzy już zdążyli przeczytać recenzję tego filmu w niektórych portalach internetowych, no niech ją wezmą w duży nawias, ponieważ nie jest to absolutnie komedia w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, tylko generalnie raczej komediodramat ze wskazaniem na taki sarkastyczny wydźwięk całej fabuły, a więc no, nie spodziewajmy się tam jakichś sal w śmiechu. Jest to inteligentna opowieść o hipokryzji zrobiona na charakterystyczną dla angielskiego kina i mentalności nutę. A więc ci z Państwa, którzy lubią ten typ kinematografii, na pewno będą zadowoleni. A druga z naszych premier to film węgierskiej reżyserki Ildikó Enyedy, tak się nazywa, który uhonorowany został podczas tegorocznego Berlinale Złotym Niedźwiedziem, a więc no, bardzo nam miło, że możemy kolejny nagrodzony film pokazać w zasadzie przedpremierowo. Tytuł tego filmu to Dusza i Ciało. Bardzo ciekawe podejście do tematyki miłosnej. No, gdybym miał pokrótce i tak troszeczkę, żebym no, spuentować w ogóle całą fabułę tego filmu, to określiłbym to love story w rzeźni. Dość specyficzny klimat filmu, ciekawa skonstruowana komedia, czy też komediodramat, świetnie ze świetnymi zdjęciami, a więc no, ci z Państwa, którzy lubią takie odmienne kino, kino, które nie jest ani komedią, ani rzekłbym dramatem w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, na pewno też będą usatysfakcjonowani. Jest to, tak jak powiedziałem, no, główna, jest to laureat festiwalu w Berlinie, który pokazywany jest w całej Europie, na całym świecie i spotyka się, jeśli wierzyć tym różnym opiniom dziennikarzy filmowych, z bardzo dobrymi recenzjami, więc myślę, że warto wybrać się do szczecineckiego kina Wolność na projekcję dyskusyjnego klubu filmowego w dwie ostatnie środy grudnia. W hali sportowej w Turowie rozegrano wojewódzki turniej klasyfikacyjny juniorów i juniorek w tenisie stołowym. Zawody rozegrano na 9 stołach. Turniej odbył się dzisiaj w Turowie ku pamięci, świętej pamięci Dariusza Żelaznego i Bronisława Pilcha. Turniej generalnie jest wojewódzkim turniejem klasyfikacyjnym juniorów i juniorów, który cieszy się bardzo dużą tutaj popularnością wśród naszych zawodników z tego województwa. I przyjechali do nas z jakich miejscowości? Między innymi Szczecin, Koszalin, Police, Międzyzdroje. Bardzo dużo jest naprawdę zawodników z okolic naszego województwa. Czyli konkurencja bardzo duża. Konkurencja bardzo duża, poziom też jest bardzo wysoki. I co można powiedzieć w tej chwili, już po 2 godzinach turnieju, o jego przebiegu? No, mecze są bardzo zacięte, tutaj zawodnicy walczą o każdy punkt, także no, czekamy do zakończenia, jak to się potoczy wszystko. Ten wojewódzki turniej to ma na celu umieszczenie poszczególnych zawodników w rankingu? Tak, i później z tego wojewódzkiego turnieju pierwsza dwójka jest klasyfikowana dalej do ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego. Czy ktoś tu z miejscowych ma szansę? No, chłopacy ze Szczecinka tutaj od pana Andrzeja Krawczyka walczą i z tego co mi wiadomo, no ku bardzo wysokim wynikom się tutaj pną. A oto końcowe wyniki turnieju. W kategorii juniorek zwyciężyła Julia Bartkiewicz z Chrobrego Międzyzdroje. Na drugim miejscu plasowała się Weronika Kowalczuk z ULKS Borne-Sulinowo. Na trzecim Agata Chrapkowska, również z Bornego. Wśród juniorów zwyciężył Michał Wandachowicz z Chrobrego Międzyzdroje. Na drugim miejscu plasował się Dawid Kosiński, Zalew Stepnica. A na miejscu trzecim Damian Szczerba z MSZS Świdwin. Najlepszy zawodnik ze Szczecinka uplasował się na miejscu 8. Był to Szymon Stawowczyk.
MKP Szczecinek odczarował szczecineckie boisko i w sobotę pokonał Rasela Dygowo 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Kizielewicz w 7 minucie spotkania. Dwie minuty później MKP mógł podwyższyć przewagę po strzale Kaito Hayashi. Piłka jednak musnęła poprzeczkę. Do końca spotkania stroną przeważającą był MKP, chociaż goście też dążyli przynajmniej do wyrównania. Obie drużyny robiły wszystko, by końcowy wynik rozstrzygnąć na swoją stronę. Ten jednak nie uległ zmianie. Rundę jesienną MKP zakończy meczem w Stargardzie z Kluczewią. Strzelcy z klubu Impuls uczestniczyli w zawodach o Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim z okazji Święta Niepodległości. Zawody rozegrano na poligonie drawskim w Jaworze. Uczestniczyło w nich czterech strzelców ze Szczecinka. Szczecineccy reprezentanci klubu Impuls strzelali jak z nut. Wygrali w konkurencji 3x3 strzelba gładkoluchowa, a na dystansie 300 metrów z karabinu zajęli trzecie miejsce oraz drugie miejsce w pistolecie centralnego zapłonu. W konkurencji karabin centralnego zapłonu na odległość 100 metrów zajęli drugie miejsce. Podczas turnieju w Jaworzu na poligonie stawiło się blisko 50 zawodników z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Niestety szczecineccy strzelcy sportowi mają niewielkie możliwości ćwiczyć na tak wspaniałych obiektach, jakimi dysponuje wojsko. I to wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Po chwili reklam zapraszam na relację z konferencji prasowej, która odbyła się w minioną sobotę w Centrum Konferencyjnym Zamek. W konferencji wzięli udział politycy Prawa i Sprawiedliwości, poseł Małgorzata Golińska oraz Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów. Mówili oni o dokonaniach rządu pani Beaty Szydło w ciągu tych minionych 2 lat sprawowania rządów. Zapraszam serdecznie.